Sandra, poczekaj, to jest tak. Brąz na Mistrzostwach Europy, srebro na Mistrzostwach Europy, brąz na Olimpiadzie Europejskiej. I Igrzyskach Europejskich, no, i Igrzyskach. Brąz na Igrzyskach Europejskich i Mistrzostwa Polski to 3 albo 4, już nie pamiętam. No tak właśnie, wiesz, mówią, że pięściarze mają krótką pamięć, ale widzę, że tu też jest, nie jest za dobrze. 4 złote medale Mistrzostw Polski. 254 walki, 120 w kickboxingu i 134 w boksie olimpijskim. Dobrze policzyłam? Kurczę, to nie dość, że masz dobrą pamięć, to jeszcze potrafisz prawidłowo dodawać. No. A nigdy z matmy nie byłam najlepsza, zobacz, jednak... No dobra, ale wiesz co, ja sobie tak pomyślałem, że byłaby okazja, żebyś tę swoją statystykę wzbogaciła, ale ja cię tutaj nie widzę, kochana, na tym, na zgłoszeniach do no, walk. Widzisz, no widzisz, patrz, ja już jestem gotowa. No. Szlafrok mam, forma jest, tylko gdzie moja rywalka jest? No dobrze, a wy z facetami nie walczycie? A jeśli chcesz, to możemy zawalczyć. Zapraszam do ringu. Wiesz co, ja zapraszam na widownię. No myślę, że tak będzie zdecydowanie lepiej dla ciebie i bezpieczniej przede wszystkim. Dobra, ale wiesz co, bo też jakby zastanawiam się, kiedy zobaczymy cię na kolejnej na przykład gali boksu Suzuki Boxing Night. Teraz pierwszym startem w tym roku będzie dla mnie turniej w Sofii w Bułgarii i odbędzie się on pod koniec lutego. Ale myślę, że na kolejnej gali Suzuki, kto wie, może się pojawię.